życiu najważniejsze są marzenia. O czym marzył kilkuletni Staś, kiedy pod strzechą rodzinnego domu całym sobą chłonął opowieści o potędze Rzeczypospolitej Obojga Narodów? O czym myślał dorastający w łapach chłopiec, rozwijający swoje pasje w szeregach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego? Jakie miał plany, wyjeżdżając na studia z przyjaciółmi, Staszkiem i Aleksym? Za życia generał Skierski tak o nim mówił. Nadzwyczaj czysty charakter, owiany duchem powołania, z młodzieńczym entuzjazmem oddał się wszechstronnej pracy nad sobą, aby dojść do zakreślonego sobie celu, ideału polskiego oficera. Profesor dr Jakubski takimi słowami żegnał podpułkownika. Kolego Stanisławie, twarde, skromne po żołniersku, ubogie było tło twego zacnego życia. W odosobnieniu wyzyskiwałeś każdy moment, by pracować nad sobą, kształcić wiedzę wojskową, a gdy zaszła potrzeba, stawałeś na czele najbardziej zagrożonych oddziałów, by w decydujących momentach, kiedy łamały się dusze najwytrwalszych żołnierzy, hartem swym niezłomnym naginać je do właściwej roli. Byłeś żołnierzem z krwi i kości. W życiu najważniejsze są marzenia. Dziękuję, że jesteście. Wasz Staszek, podpułkownik.